time it's gonna be different. I just know it. What do you mean? They're gonna be there. The Fireflies. I'm sure of it. Dlatego bardziej polecam Prima, bo po pierwsze się opłaca faktycznie, bo płacisz 49 zł za rok Prima, czyli można 12 subskrypcji i z Prima dostaje więcej, nie dużo więcej, ale o jakieś 10 centów więcej dostaje z Prima niż z normalnego suba, czyli te no 4 powiedzmy 70 czy 80 dostaje aktualnie, a wydasz 49 zł na rok, więc to się faktycznie opłaca procentowo jak i ogólnie. Bo po pierwsze masz dodatkowo sam rzeczy różnorakie typu branie udziału w giveawayach, jeśli mówimy o subskrypcji u mnie na kanale, więc teoretycznie jeśli wygrasz innego giveaway na sesie, to ci się zwraca miesiąc subskrypcji. A normalnie masz z Prima jeszcze jednak gry na GOGa na przykład, czy Epika. Czy masz dodatkowo rzeczy do gier? Urklak. Sporo tutaj strzał. Ty sam musisz go odnowić. Nie jest tak, że automatycznie się odnawia, tylko no klikasz po prostu subskrybuj ponownie. Więc i tak i nie. Tylko żebym w niego nie trafił. Tak, raz w rok. Tak, dawno z nimi nie walczyłem. I Eli trochę mordują. No i nie żyje. To był nowy rodzaj śmierci. Płacisz raz i masz jeszcze na Amazona dostęp. Czy się masz darmową wysyłkę, czyli tak jak Smart na Allegro. Tylko że od każdych pieniędzy, nawet chyba za 10 zł jak kupujesz, to masz darmową przesyłkę na Amazonie. Plus dodatkowo masz Prime Video, czyli masz różne seriale. Zaraz poczynam wszystko. Trochę ich więcej przeżyło tym razem. Fuck! Ciekawe, czy cokolwiek z nich leci. No, dziękuję. Tak, możesz. I dodatkowo mówię, masz te benefity inne. Parę razy już na Amazonie zamówiłem sobie rzeczy.
Plus czasem na Amazonie się trafiają zajebiste promocje na gry. Ale to trzeba dosłownie to mega mocno śledzić. Dosłownie takie mega, mega zajebiste, że nie wiem, 50% taniej na grę. Że nawet możesz później ją sprzedać na Allegro i jeszcze mieć zysk. Tak było podobno z A Hat in Time ostatnio na PS4. W wydaniu pudełkowym. Ja niestety, no nie wiedziałem o tym. Było za 47 zł, a normalnie po 100 chodzi. O. No i spoko. Nie wiedziałem w ogóle, że ty nie masz Prima. Mówię, po pierwsze więcej dostanę, dostaję od tego, o te całe 10 centów. Co nadal jest po prostu żartem. No ale nadal, mówię, lepiej niż normalna subskrypcja. Bo normalna subskrypcja w porównaniu do tego to jest żart. 12 miesięcy normalnej subskrypcji, no to płacisz... ...216 zł w rok. A tutaj płacisz za Prima 50 zł niecałe za rok. I jeszcze masz te inne rzeczy. Jak się skończy aktualny, to możesz dać. Czyli nie wiem do końca kiedy. Ale no, jak normalny ci się skończy, subskrypcję to możesz dać. A, 1 czerwca. O, no to jeszcze przedłużyć strumyk. Bo subskrypcje bo zgaduję, że subskrypcji będę jeszcze dodatkowo przedłużać o... Chyba o 30 minut zrobię, że subskrypcja przedłuża live'a. Nie jest to dla mnie opłacalne pod względem tego, na przykład, że donaty będą... Nie, aż tak to nie. Nie jest to dla mnie opłacalne pod względem tego, że donaty będą chyba 25 zł, że przedłużenie godziny. Ale taki plusik dla osób po prostu subskrybujących. To jest bardziej w ramach... podziękowania, że jak to nazwę. Jakbym miał zrobić przelicznik do złotówek, to by było... Wybijmy ich wszystkich. To by było ile? Z jakieś 10 minut? 15? Może? Chyba 10. Ale zrobimy pół godziny, że subskrypcja. Mówię, dodatkowo masz Prima. W sensie Amazon. Video, Prime. No tak, anuluj ją wtedy. W sensie, jak masz automatyczne odnawianie mi na kanale, no to anuluj ją po prostu. Żeby ci nie odnowiło ponownie. Ja miałem Prime'a jeszcze, jak kosztowało 24 zł miesięcznie. Ale wtedy subskrypcja kosztowała 21, więc dawałem 3 zł drożej, a ja dostawałem na przykład chyba 800 RP do LoL'a. Tylko, że już nie ma RP-ków LoL'u. Jak anulować? Czy jak... co? Mogę zrobić kolejną bombkę? Czy nie mam materiałów? Mam. Oj, tego nie wiem. Subskrybowałem z normalnych subskrypcji, ale nie pamiętam. Chyba, że nie odnawia ci się samo. Ale wydaje mi się, że odnawia się. No trochę ich tu jest. Fuck! Jeszcze purklak kolejny. Killnąć się muszę. A co tu jest? A słyszałem, że coś mówiła. Oto coś nowego. Ojeju. Nie wiem, czy jest sens z nimi walczyć. Jakikolwiek. Powinienem sobie rewolwer ulepszyć. I nauczyć się strzelać. Ciekawe, czy to jest ten, co oberwał jeszcze mołotowym.
Skąd by nie był chyba taki zły? O, dostałem apteczkę od niej. Jak umrę, to nie będzie to złe. Raczej. A przynajmniej jakoś bardzo źle. Uj, znowu monitor mi rozłączył. Ja muszę zmienić kabel. Kupić sobie nowy kabel HDMI? Czy DVI? Ja mam miotacz ognia! Zapomniałem o istnieniu go. Jego. O, amo. No trochę amo pooddawali. Dobijmy ich. Zapomniałem o istnieniu jego. Dobra, ammo do strzelby dostałem. On jest mocny na te kurklaki. Zrypałem, że nie używałem go wtedy. Na nie. Mówię, zapomniałem kompletnie o jego istnieniu. Dobra. A sporo ammo bym zaoszczędził. Ammo. O, no to nice. Co najwyżej przy następnym wbiciu odnowisz, nawet jakbyś wbił za rok. Raczej ci nie przypomnę o odnowieniu subskrypcji, ale... Ale nie wiem co. Na razie tam nie. Zobaczymy, co było w tym przejściu dalej. Zmienimy sobie na shotguna. Reloadujmy. I co będzie tutaj dalej? A mówię, to jest dużo, dużo bardziej opłacalne dla ciebie, dużo, dużo bardziej opłacalne dla mnie. Bo mówię, jakbym mógł nawet zrobić to, że nie da się w ogóle mi dawać subskrypcji normalnej, to bym to chętnie zrobił. Tych normalnych, w sensie, albo gift subów, albo normalnych subów. Bo to jest faktycznie żart z tym. Mówię, około 23% może z tego dostaję. Czyli ty wydajesz 18 zł, ja 4,20 dostanę. Bo to jest po prostu czysty... Czysta komedia. Jak to już mówiłem. Dobra, może jednak cegłę. Nie wiem właściwie, czy jest różnica pomiędzy kamieniem a cegłą. Choć pewnie cegła wydaje większy głos. W sensie głośniejszy głos. I łatwiej ich zwabić przez to. A ta mniejsza. Odsadźmy Eli. Bitsy też są średnie, ale już chociaż trochę lepsze od subów. Bo za bitsy się około dostaje... Za 100 bitsów 70 centów. Kiedyś się dostawało dolara. Ale zmniejszyli przelicznik. Za wszystko. Za subskrypcję, jak i za bitsy. No chyba, żebym miał partnera. Twitchem. No ale tego nigdy nie będę miał, więc to odpada. Umie już pływać? Czy się nie nauczyła? Znajdę coś w wodzie? Poza rybkami? Ja wiem, czy ktoś tych, że wędkuje. Żeby sobie rybki pozjadać faktycznie. Raczej to mało spotykana technika jedzenia.
O! Przeszła sobie normalnie, dobra. A w tej wodzie nic nie ma. A, chyba, że tu mam przepłynąć. Dobra, nieważne. To jest pytanie, czy da się tutaj łowić w tej grze? Czy pytacie mnie, a co tutaj by można by było łowić? I'm on the other side. Cool. Drop that ladder down for me. Alright, hold up. No bo jestem dziewczy, inni, w sensie ludzie normalnie żyjący, którzy przeczyli tą apokalipsę, chociaż w jakimkolwiek stopniu, czy łowią ryby. Bo tak wcześniej widziałem na przykład, że gotują sobie szczury do jedzenia. Na samym początku gry widziałem. Jestem dziewczy, na przykład łowią sobie ryby, żeby mieć jedzenie. Just stick to the edge. It's shallow over there. To wygląda, jakby się poślizgnęła. Kolejna woda. Ale ja widzę coś ciekawszego. Tu może coś być u góry. Tak wygląda przynajmniej. Bo da się tu wejść. I jest coś! Jakiś komiks! Fajnie. Spoko. No miłego grania, ja idę za i tak pół godziny na maraton w Nostailu. Czyli twoją, mówię, ulubioną grę. $16 za komiks. Albo 17. Były tam dwie ceny jakieś. Powodzenia, miłego grania. I do zobaczenia w przyszłości. Kolejny ammo. Przejście górą. Mówię, ten rewolwer będę musiał ulepszyć, ale to po shotgunie. Na początku shotgun. Do końca weźmiemy. Żeby mieć chociaż jedną broń na maksa, bo wydaje mi się, że twojego pistoletu głównego nie ulepszyłem do końca. Że zabrakło mi trochę śrubek. Ale nie chcę mi się też specjalnie ulepszać, tylko po to, żeby mieć ulepszonego na maksa. Ale fajnie, że mam już wszystkie narzędzia zdobyte, chociaż tyle. Mnie też. Ma dobrego chłopa. Tu mamy nożyczki. Może znajdziemy kolejne śrubki. Choć tak już mogę ulepszyć chociaż jedną rzecz. Gotowi na najgorsze. Znajdź wszystkie warsztaty. To jest koniec gry? No nie gadajcie, że to jest ostatni warsztat w grze. Ej, bez kitu. To ja nie ulepszę wszystkiego, zabraknie mi 16 śrubek. Żeby chociaż tą, to jedno kupić. Znaczy, zrobić na maksa. Brakuje mi 16 śrubek tu. Ty no, halo. To nie może być koniec jeszcze gry. Czemu w ogóle nie ulepszyłem damage'a większego z tego? No i nice. Trochę szybciej zawsze pójdzie. Faktycznie. My w takim razie zakończmy tutaj, bo i tak zaraz będę musiał kończyć, a nie chcę w trakcie jakiejś ważnej kampanii zakończyć. Więc na razie zakończmy gierkę tutaj. Zobaczymy, ile procent jest. Zapiszmy tu. Za długo, że nie pograłem, 2 godziny. Miałem 61%, mam 76! What the fuck?
Od czego te procenty zależą? Wbiłem 15% w 2 godziny. Wcześniej mi wychodziło w 2 godziny może z 8, 7. Okej, to jest dziwne, no ale niech im będzie. To lecimy dalej. O, jestem jeszcze przed warsztatem, czyli znowu muszę ulepszyć te rzeczy, które wtedy ulepszałem. Nie pamiętam, co dokładnie ulepszałem, no ale dobra. To jest ostatni warsztat w grze. Na pewno shotguna ulepszałem. Chyba pojemność magazynka. Może znajdę jeszcze 16 śrubek gdzieś przede mną. I co najwyżej się cofnę. Bym ulepszył do końca. Bo szkoda, że nie udałoby mi się żadnej broni na maksa ulepszyć. Może tutaj wpadnie jeszcze 16 śrubek i zawrócimy, a jak nie, no to lipa. Z nożem do włamania się? Jest, dobra. No to są śrubki. Alright. Alright. No to mamy na ostatnie ulepszenie do shotguna. Cukier. No cukru raczej nie potrzebuję. Materiały wybuchowe, tak? Tabletki? No właśnie, chyba będę miał już w takim razie na ulepszenie ostatnie. Mam na ostatnie? Tak, mam. Znaczy na ostatnie, na któryś z tych. Chyba rozkwianie broni. I tak ostrzy nie używam do walki. Może nie z miotaczem? Jest coś jeszcze tutaj? Jak nie, to biednie trochę. Zawsze chyba notatniki były w tym. W tych miejscach. Te wspomagające wybuch czy cokolwiek. O, strzały. A tak no to trochę bida. Zostały złamane. Bardzo bida. Ale dobra. Ulepszmy shotguna do końca. I za te pozostałe śrubki coś innego. Time to go to work. I mam broń na maksa, gotowość bojowa, zajebiście, dokonaj pełnego ulepszenia jednej broni. Czyli faktycznie jest takie osiągnięcie. Czyli dobrze to zrobiłem. Co prawda nie potrzebuję szybkostrzelności do broni, ale no jest achievement. Czyli najważniejsza rzecz w grach. Ważniejsza od fabuły czy czegokolwiek innego oczywiście. Ulepszone na maksa. Włóku na nic mi nie stać, szybkość przeładowania tutaj bym miał. Może do pistoletu coś? Mniejsza rozrzut. Pojemność magazynka weźmy. To chyba miało tylko 2 ammo, więc tak średnio. No i dobra, raczej nic już się nie uda ulepszyć. Więc lecimy naprzód, przed siebie. Tylko zmieńmy tą broń. Watch your head. Hey, look. There it is. Ale już wyzdrowiał, Joel, widzę. Nie ma problemów z lataniem. A, no jest. Tylko niestety znowu woda, a ty nie umiesz pływać. Just stay put. Dobra, tu jest jakieś przejście, ale na razie zobaczmy, czegoś tutaj nie ma. Poza rybkami. Mogę wiedzieć, czemu te krzesła się nie wynurzyły do góry. Albo zanurzyły na dół, tylko latają w powietrzu, w sensie w tym, w wodzie. Ani nie stoją na całkowicie ziemi, ani nie stoją u góry. Nie wiem, czy by się wynurzyły, czy nie. Choć strzelam, że tak. W końcu to drewno. No ale, okej. Okay. Znaczy, chyba to było drewno. Dobra, tutaj nic nie widać.
Tu co jest? Okej, okay, czyli tutaj deskę bym potrzebował, którą bym ściągnę stamtąd. A właściwie to paletę. No to płyniemy dołem. Mogłoby być lepsze, na przykład oddychanie pod wodą czy coś. Na pewno by było miłe. W drugą tam stronę też coś mogło być. A dobra. Tutaj pewnie będzie wejść do góry. I jakiś ktoś tu będzie na pewno. Do zestrzelenia. Czy nie ma nikogo? Nie ma tu nic? Może jakaś drabina? Chyba nie ma nic. Chyba, że... A, dobra, tutaj może jest przejście. No, dobra. To idziemy. Wygląda jakby miało się zarwać. Choć mówię to zawsze. Za mną nikogo nie będzie. Mówię, pusto tutaj dziwnie. Dobra. To jedźmy z tą paletą. To come on. Szkoda, że jej nie nauczył pływać. Przez rok czy dwa, jak podróżują, ale chyba rok. To pływać by ją mógł nauczyć. Przydatna rzecz. A tu chcesz dopłynąć. Ej, miło. Masz coś tam? Jakąś deskę? A, drabinę mi zrzuci. Dobra, to też jakaś opcja. Nice. Albo mam deskę. Damn ladder broke off the wall. What? I'll figure something out. Dobra, to wchodzimy tutaj do góry. Choć zdaje mi się, że ta drabina by tam doleciała. Spoko, nie idę. Ale powodzenia. Prosiak. Podnosimy drabinę. Dobrze, że tu jest wystarczająco wysoko. Chyba. Choć wydaje mi się, że on nawalał sufit. Jak będzie szybciej. No i dobra, czyli jednak kończymy w tym samym miejscu, o którym mówiłem. Przechodząc tutaj. No, to było idealne przejście. Dlatego było wręcz dziwne odpalanie drabiny. Thanks. Trzebałoby się właściwie healnąć. Mam trochę tak mało HP. No, połowę.